Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym projekcie Słowo. Dzisiaj jest 24 listopada i na dzisiaj przypada Ewangelia według świętego Łukasza 21:5-11. Odnosi się ona do przestróg, które daje Jezus swoim uczniom. I On przestrzega ich przed przemijaniem, każe im zastanowić się nad wartościami oraz nad tym, że spotykamy wielu ludzi, którzy nie zawsze mają dobre intencje wobec nas. Więc w pierwszym fragmencie Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Tutaj Jezus odnosi się do przemijania, a więc teraz my zwracamy uwagę na swój wizerunek, na piękno, na jakieś nowe laptopy, iPhone'y i w ogóle. Kiedy za kilka lat nie będzie to aż takie ważne i sobie wtedy pomyślimy, że faktycznie było warto zwrócić uwagę na relacje, ponieważ relacje między drugim człowiekiem a Bogiem albo między ludźmi bliźnimi są bardzo ważne, ponieważ to zostaje na lata, to jakim człowiekiem jesteś teraz, to jak pomożesz komuś, to na pewno do Ciebie wróci. Jezus też dba o relacje z Tobą, daje Ci znaki, żebyś uważał na siebie. I faktycznie warto zadbać o relacje z Nim i jak najwięcej czasu z Nim spędzić oraz z drugim człowiekiem, żeby być jak najlepszą wersją dla innych. Tutaj drugi fragment odnosi się do przestrogi. Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Tutaj Jezus odnosi się właśnie do tych krzywd, które mogą na nas się czaić. I faktycznie postarajmy się uważać, bo ważne jest to na przykład między rówieśnikami, da się zauważyć wpływ na nich. My jesteśmy młodymi ludźmi i faktycznie to, jak inni nam powiedzą, to może wpłynąć na nasz rozwój, na nasze decyzje i powinniśmy uważać, żeby w porę się obudzić, żeby ta czerwona lampka z tyłu zapaliła się, że faktycznie coś jest nie tak. Jezus też będzie dawał nam wiele znaków, bo z pozoru fajne rzeczy, do których będziemy namawiani, mogą wydawać się fajne, mogą wydawać się miłe i przyjemne, ale potem będą konsekwencje i może to zrujnować niektórym nawet życie, więc musimy uważać na takie rzeczy i warto właśnie wtedy naprawiać relacje z Bogiem, ponieważ On będzie starał się obudzić nas i starał będzie się dać jak najwięcej znaków, które my musimy dostrzegać. Musimy się postarać, żeby ta relacja była najlepsza, żebyśmy uważali i dbali na siebie. Teraz, szczególnie w takich ciężkich czasach, musimy uważać na kwestie polityczne i w ogóle, ale też na ludzi, którzy nas otaczają. Bardzo Was proszę, żebyście jeszcze raz przeczytali tą Ewangelię i się zastanowili nad nią. I bardzo Was ciepło pozdrawiam. Cześć.